kompletnie w ogóle nie myślałem o tym, żeby gdziekolwiek, podkreślam, publikować, a w żadnych tam książkach, opowiadaniach więcej nie myślałem. Ale w pewnym momencie przyszło mi do głowy, że może dałoby się napisać kilka opowiadań dotyczących rocznic, które w tamtym roku przypadły. Rocznic pewnych wydarzeń historycznych. Zawiozłam Mietka, później podeszliśmy kawałeczek na takie wzgórze w Wilkowicach i polecam ten widok, ja go bardzo lubię. Tam w zasadzie nie ma nic ciekawego, jest kawałek lasu, są pola, fragmenty zabudowań, ale jest jeszcze piękna przestrzeń, krajobraz bajkowy, można powiedzieć. I wtedy Mietek powiedział, co mnie bardzo wzruszyło i pamiętam do tej pory, powiedział, wiesz, ja tu już mieszkam 20 lat, ponad 20 lat, ale dopiero teraz, po tych kilku godzinach, poczułem się tarnogórzaninem. To duża suma i nikt tu poza Gruzełką takiej nie ma, a on dać nie chce. Sam pastor kilka razy z nim rozmawiał i prosił na daremny. Ja nie jestem literatem, nie jestem znawcą literatury, krytykiem. Ja osobiście nie podlegam żadnym modom, znaczy ja nie ulegam. Ja biorę książkę do ręki, jakąkolwiek. W zasadzie nawet mogę nie patrzeć na autora. Mi się książka albo podoba, albo mi się ona nie podoba. Myślę, że tak traktuję to taką książkę, taki zwykły odbiorca, który przychodzi, kupuje sobie książkę, żeby przeczytać, żeby nie patrzeć w to pudło grające. Ja wiem, no na pewno można to zrobić lepiej, nie ulega wątpliwości, ciekawie, ale ja się na tym nie zastanawiam. W latach 1617-1619 na cmentarzu za bramą wrocławską wzniesiono kaplicę pogrzebową, którą przekształcono w kościół świętego Jakuba, ufundowany przez protestanckiego mistrza górniczego i burmistrza miasta Jakuba Gruzełkę.